Zjeżdżało się jakichś imigrantów. Taker, co to za nazwisko? Od rana wszyscy typa szukają. Daj spokój. Pokażę wam dzisiaj najlepszy taker, który jest ze mną od wielu lat. Jest to taker Stanleya, taki aluminiowy, dostępny w większości jakichś tam sklepach, większości sklepów budowlanych. Używam głównie takich takerów na strzywki G. Tu jest taka specyfikacja. I staram się używać strzywek przede wszystkim tak minimum długości 10 mm. Dlaczego jest to najlepszy taker? Po pierwsze, zawsze działa, zawsze wbija strzywki. No i ma taką możliwość tutaj zablokowania się, więc można łatwiej przenosić gdzieś tam schowany w jakiejś torbie czy coś, nie? Nawet pordzewiałe strzywki bez problemu normalnie wbija. No i też nie ma problemu tutaj z otwarciem tego, także bez problemu można otworzyć, z powrotem zamknąć i działa, nie? Dobra, zrobimy sobie dzisiaj taki test błotny tego takera, żeby zobaczyć, czy on nawet cały zabłocony będzie działał. Mamy tutaj listewkę, która jest, zobaczcie, nie ma tutaj z żadnych strzywek, są tylko jakieś dwa wkręty, także będziemy sprawdzać, czy się wbijają strzywki. Dobra, no to jedziemy. Jest zabłocze? Tak? Dobra. Mamy jakiś problem? Zabłocone coś nie chce wbijać? A, strzywki zgniały. Będzik. Zabłocone gdzieś tam. A, dobra, czujemy i powinien być. Powinien działać. Okej, to wypadł. Tak, nie chcę robić. Okej. Zabłocone, strzywki gotowe. Zabił. No nie, bił. Dobra. Jeszcze raz. O! Jest wbita strzywka. Dobra, poszło. Po prostu strzywki trochę wypadły. Mamy tutaj wbitą w pierwszą. Zobaczymy, jak dalej. Czy wbija. Okej, mamy komorę locowania, jest pusta. Mamy nawet szywki. Spróbujemy. Okej, zamknąłem. Sprawdzamy. Zaczął wbijać. Jest, dobra. No i mamy 3 strzywki wbite. Czyli mamy naszego Stanleya. A, już wiem dlaczego. Bo użyłem wody lekko gazowanej i dopiero teraz po tej wodzie zaczęło działać najwyraźniej. No dobra, czyli tak jak sami widzieliście, Stanley działa. Jeżeli zanurzę go maksymalnie w błocie, zalepię cały błotem, trochę przepłuczę wodą, trochę poszło tej wody, nieważne, działa. Według mnie najlepszy taker, który do tej pory miałem. A wy jakich takerów używacie?